Kryminalne zagadki Podlasia. Dzisiaj kryminalne zagadki Podlasia odwiedzają Sokółkę. To średniej wielkości miasto, położone w województwie podlaskim, około 40, może 50 kilometrów od Białegostoku, bo to tam w 2009 roku rozgrywa się dramat pewnej młodej kobiety. 21 stycznia 2009 roku trzej koledzy z jednej szkoły, z zespołu szkół zawodowych w Sokółce, spotkali się zamiast w szkole właśnie na spotkaniu towarzyskim. Mowa o Mariuszu, Piotrze i Arturze, trzech kolegach w wieku około 18 lat, którzy, cóż, nie należeli do najbardziej pilnych uczniów, sporo wagarowali, wyniki w nauce też mieli raczej mizerne. Tego dnia mówimy o końcówce semestru, kiedy wiadomo, że oceny na świadectwach prawdopodobnie były już wystawione. Stwierdzili, że do szkoły nie pójdą, w ławce siedzieć nie będą, tylko zwyczajnie kupią alkohol i spożyją go w parku. W międzyczasie wywiązała się pomiędzy nimi rozmowa, bo Piotr przypomniał sobie, że jakiś czas wcześniej, kiedy był w sklepie swojej matki, zauważył dziwną klientkę, młoda kobieta, która ni stąd, ni zowąd wyszła z przebieralni w biustonoszu i zapytała, czy dobrze w nim wygląda. Tak się złożyło, że jakiś czas później Piotr ponownie spotkał tę dziewczynę, już gdzieś na osiedlu, pomiędzy blokami. Wywiązała się między nimi rozmowa, a kobieta zaprosiła go do siebie na kawę, tak zupełnie niewiążąco, nie precyzując, kiedy by do tego spotkania miało dojść. I właśnie tego dnia, 21 stycznia 2009 roku, koledzy Piotra razem z nim odwiedzają wspomnianą kobietę. To 27-letnia Agnieszka. Około godziny 11 pukają do drzwi jej mieszkania, dodajmy, to centrum Sokółki. Agnieszka mieszkała z babcią, dodajmy i podkreślmy to, że była osobą upośledzoną w stopniu lekkim, a także cierpiała na nerwice natręctw. Obie te przypadłości powodowały, że z jednej strony była bardzo łatwowierna, a nowo poznanych ludzi szybko zaczynała traktować po prostu jak znajomych. Z drugiej zaś strony nie lubiła być dotykana. Na kontakt fizyczny reagowała niechętnie, a w jego następstwie musiała się umyć. Ważne jest, że wspomniana kobieta, 27-letnia ofiara, lubiła towarzystwo mężczyzn. Co to oznacza? Bliscy Agnieszki stosunkowo często mieli do niej pretensje właśnie o to, bo ona lubiła być adorowana, lubiła być w centrum uwagi. Z tym, że ci, którzy ją znali, określali ją, że miała taką, powiedzmy, umysłowość, sposób bycia 10-latki, była bardzo łatwowierna, ufna. Stwarzało to taką możliwość, że ktoś ze złymi zamiarami mógłby w jakiś sposób ją wykorzystać, czego ona zupełnie nie była świadoma. I tego rodzaju sytuacja miała miejsce właśnie 21 stycznia 2009 roku, kiedy do jej drzwi zapukał Piotr, Artur i Mariusz. Kobieta rozpoznała Piotra, no i właśnie, tutaj chyba trzeba złożyć to na karb jej sposobu bycia. To, że w ogóle nie przejęła się tym, że tego Piotra znała zaledwie chwilę, a dwóch jego kolegów nie znała w ogóle. Pomimo to zaprosiła ich do środka, zaproponowała kawę. W przygotowaniu kawy Agnieszce pomagał Piotr, którego ona już wcześniej poznała. Kiedy wyszła do kuchni, on wyszedł zaraz za nią, pomógł jej przynieść kawę, ale po chwili Agnieszka zreflektowała się, że nie przyniosła z kuchni cukru, no i poszła po ten cukier. Za nią z pokoju do kuchni wyszedł Piotr, który wtedy w kuchni miał jej zaproponować współżycie. To dobrze użyte słowo? Chyba tak. W każdym razie chodziło o jakąś czynność o charakterze seksualnym. Tu warto podkreślić to, że Agnieszka w tamtym momencie była ubrana, można by powiedzieć, w sposób wyzywający, przynajmniej tak można by to zinterpretować. Miała na sobie tylko spodnie od piżamy, jakiś lekki, rozpinany sweterek, nie miała bielizny. Być może to, w połączeniu z alkoholem, sprowokowało Piotra do tego, aby podjął wobec niej właśnie takie działania. Co ważne, kobieta odmówiła na propozycję współżycia, co bardzo rozłościło Piotra. Chwilę później dwaj nastolatkowie czekający w pokoju na parę usłyszeli z kuchni niepokojące odgłosy. Kiedy tam weszli, zobaczyli, że ich towarzysz próbuje obezwładnić kobietę, wobec czego postanowili pomóc. Co się dalej działo? Trzeba pamiętać, że to jest trzech młodych, zdrowych chłopaków, więc dziewczyna, 27-letnia, samotna, nie miała większych szans, stawiając im opór. Mężczyźni zaciągnęli ją do pokoju, posadzili na fotelu. Wtedy właśnie Piotr miał się odgrażać, że to teraz będziesz musiała z nami wszystkimi trzema odbyć stosunek seksualny. To wynika z relacji, które są dostępne. Kobieta cały czas się broniła, próbowała walczyć. Pamiętajmy o tym dotyku, o tej jej wrażliwości na dotyk. Myślę, że to mogło mieć tutaj w tym wszystkim znaczenie. W każdym razie mężczyźni z agresją ściągnęli ją na ziemię, dwóch przytrzymywało jej kończyny. Według tych informacji, które posiadamy, Mariusz miał wtedy dokonać gwałtu. Kiedy skończył, miał po nim przejść do tej czynności Piotr. No i tutaj sprawy zaczęły się wymykać chyba chłopakom spod kontroli, bo Agnieszka cały czas walczyła, cały czas stawiała opór. W ruch poszły narzędzia dostępne w domu. Najpierw widelec,
a potem Piotr do jej twarzy przystawił nóż. Kiedy kobieta wciąż stawiała opór, mężczyzna zadał jej kilka ciosów nożem w okolice szyi. Kolejne uderzenia nożem raniły kobietę w inne części ciała. Mimo że próbowała się bronić, no nie miała już szans wobec trzech nastolatków. Dodajmy, martwe ciało leżące w kałuży krwi pozostawili oni na podłodze, a następnie jeden z nich wyszedł z mieszkania i stanął na czatach, bo ofiara, zanim umarła, powiedziała, że jej babcia niedługo wróci do domu. Czy faktycznie babcia nakryła ich w tym mieszkaniu? Babcia ich nie nakrywa, oni zdążyli uciec. To wyglądało tak, że mężczyźni, kiedy już się okazało, że Agnieszka jest martwa, mimo wszystko zachowali jakąś przytomność umysłu. Świadczy o tym to, że zebrali z mieszkania laptop i pierścionek. Potem Mariusz stanął na czatach na tej klatce schodowej, wypatrywał ewentualnego powrotu babci, a kiedy się okazało, że jest przestrzeń bezpieczna dookoła, dał swoim kompanom znak, powiedział, że mogą wyjść z mieszkania. I we trzech, jak gdyby nigdy nic, z tego mieszkania wyszli. Jeszcze gdzieś tam w okolicy się pokręcili, chwilę popalili papierosy, a potem zwyczajnie każdy z nich pojechał do domu, jak gdyby nigdy nic. Ostatecznie około godziny 12:30 babcia Agnieszki wróciła do domu. Najpierw zdziwiła się, że drzwi są zamknięte, ale jeszcze wtedy niczego nie podejrzewała. Dopiero kiedy weszła do środka i zobaczyła dramatyczny widok, czyli ciało wnuczki oraz ślady krwi, wezwała pogotowie. Niestety 27-letniej Agnieszki nie udało się uratować. Na miejsce przyjechała policja, która od razu wszczęła śledztwo. Co się wtedy zaczęło dziać? Między innymi rozpytania świadków ewentualnych, czyli w tym wypadku sąsiadów. Mówimy o bloku, więc tych ludzi należało się spodziewać, że było trochę, którzy w tamtym czasie byli w okolicy lub mogli przynajmniej być. No i tu jest ciekawe to, z czym w kilku naszych historiach już się spotkaliśmy, z czymś, co można by nazwać pewną zmową milczenia, bo w jednym z artykułów, który opisywał te wydarzenia, śledczy mieli takie przekonanie, że część z sąsiadów wiedziała, co się stało, a przynajmniej wiedziała, kto mógł być tym sprawcą, tylko z jakiegoś powodu nie chciała ujawnić. Ten powód wydaje się dosyć oczywisty. Sokółka to nie jest duża miejscowość, więc taka zwykła ludzka obawa o swój los, o swoje bezpieczeństwo mogła powodować to, że mieszkańcy zwyczajnie nie chcieli podzielić się informacjami z policją. Wszyscy sąsiedzi tłumaczyli, że mieli włączone telewizory i nikt nic nie widział, nikt nic nie słyszał. I tylko jedna z sióstr Agnieszki stwierdziła podczas rozprawy w sądzie, że jeden z sąsiadów przyznał, że słyszał wołanie o pomoc, ale nie chciał się wtrącać. Absolutnie dramatyczna sytuacja. Można sobie też tutaj wyobrazić i założyć, że było też tak, że usta Agnieszki były zatykane w jakiś sposób, więc to powiedzmy, że w znacznym stopniu mogło też ograniczać czy eliminować dźwięki, które wydostawały się poza mieszkanie. Ta informacja, że któryś z sąsiadów coś słyszał, tak też mogła być prawdziwa, no bo w całej mechanice tej zbrodni myślę, że mógł być ten moment, w którym jakieś wołania, jakieś głosy dały się w mieszkaniach sąsiednich słyszeć. No pytanie tylko właśnie to, czy się przyznać, czy powiedzieć, zwrócić na siebie uwagę ewentualnie sprawców, czy w spokoju przetrwać. Co ważne, pierwszym podejrzanym w tej sprawie stał się chłopak Agnieszki, który był o nią bardzo zazdrosny. Ostatecznie śledczy nie stwierdzili, aby on miał jakikolwiek związek z jej śmiercią, a warto jeszcze podkreślić, że chłopak do trumny dziewczyny włożył zaręczynowy pierścionek. Ostatecznie śledztwo zostało umorzone, ale to nie koniec tej historii, bo 5 lat później do sprawy wraca Podlaskie Policyjne Archiwum X. I w wyniku prowadzonych przez nich prac wpadają na trop jednego z, ponieważ śledczy zakładają, że tych osób biorących udział w zabójstwie Agnieszki było więcej, trafiają na trop Mariusza. Warto podkreślić, że w tamtym czasie Mariusz przebywał w areszcie w związku z zupełnie inną sprawą. Śledczy podczas rozmów z Mariuszem zastosowali chyba rodzaj blefu, mówiąc mu o tym, że w zasadzie jego wspólnicy już się przyznali i być może to otworzyło drogę do tego, żeby mężczyzna opisał, co się wydarzyło tego feralnego dnia w 2009 roku. W każdym razie stosunkowo szybko stało się jasne, że nie tylko on, ale jeszcze dwóch jego kolegów brało w tym udział. Policja wpadła na ich trop poza granicami Polski, w Wielkiej Brytanii. Tam w wyniku procedury ekstradycyjnej mężczyźni ci zostali sprowadzeni do Polski i ostatecznie stanęli przed sądem. Dodajmy, że wszyscy trzej mężczyźni składali wyjaśnienia w taki sposób, aby przedstawić siebie w możliwie najbardziej korzystnym świetle, ale jednak wszyscy trzej dostali wyroki. Jakie? 25 lat. Piotr, Artur 15, a Mariusz 12 lat więzienia. Sąd nie miał wątpliwości o winie tych teraz już niekoniecznie młodych ludzi, ale właśnie dochodzimy do pewnego sedna, bo to, co jest najbardziej zastanawiające w tej szokującej sprawie, to jak bardzo ci młodzi ludzie wtedy, w 2009 roku, byli zdemoralizowani, jak bardzo byli okrutni wobec 27-latki. Trzeba pamiętać, że ci chłopcy mieli wtedy po naście lat. Naście lat to nie jest wiek, w którym przynajmniej chcielibyśmy w ten sposób myśleć i w to wierzyć, w którym myśli się o pozbawianiu kogoś życia, mając, a przynajmniej powinni ci chłopcy mieć świadomość tego, że to się przecież wszystko wyda, a
całe życie powinno być właśnie przed nimi, a tymczasem jedna decyzja doprowadziła do tego, że w zasadzie ich przyszłość zmienia się na zawsze. Dodajmy, że na ciele Agnieszki ujawniono ponad 20 ran zadanych nożem, liczne ślady uderzeń, a na twarzy zranienia wykonane wspomnianym wcześniej widelcem. Dodajmy też, że wewnątrz dłoni kobiety znajdowały się podłużne krwawe bruzdy, co oznaczało, że broniąc się musiała jeszcze chwycić za ostrze noża. Te ślady na jej ciele, zadane nożem, wskazywały na to, że napastnik działał jakby w afekcie. Uderzał tym nożem w ciało kobiety bez kompletnie żadnego zastanawiania się nad tym. Myślę, że te sprawy są już dosyć dobrze zbadane, jeżeli chodzi o psychologię zabójcy. Chodzi o ilość ciosów zadawanych, bo niejednokrotnie okazuje się, że do zadania śmierci wystarczy 1, 2, 3 ciosy nożem. A na ciele ofiary śledczy znajdują tych ciosów kilkadziesiąt, świadczących o jakimś niewyobrażalnym bestialstwie. Na ile się orientuję, z jednej strony jest to swoisty rodzaj utwierdzania się przez zabójcę, że postępuje słusznie, tak jakby każdy kolejny cios to jak kolejne słowo, jakiś argument świadczący o tym, że tak, postępuje właściwie. Do tego dodajmy pewnie jeszcze zwyczajnie brutalność, a może też taka zwyczajna obawa, że jednak jeszcze przeżyje, już zaczął ten proceder, więc trzeba go dokończyć tak definitywnie, żeby mieć pewność, że ofiara nie przeżyje i nie ujawni jego tożsamości. Niezależnie od tego, dlaczego stało się tak, jak się stało, sprawiedliwości stało się zadość. Przerażające jest w tym, że okrutnej zbrodni dopuścili się tak młodzi ludzie, kilkunastolatkowie. Ale jak słyszymy, mimo tego, że próbowali uciec od wymiaru sprawiedliwości, jednak ta sprawiedliwość została osiągnięta. Kryminalne zagadki Podlasia.